Konfederacja apeluje do posłów ziemi radomskiej w sprawie ustawy Bezkarność Plus. Brutalne pobicie pod jednym z radomskich sklepów. W 2024 roku pojedziemy kolejną częścią trasy NS. W poniedziałkowe południe radomscy reprezentanci klubu Konfederacji zorganizowali konferencję prasową, na której ogłosili, iż będą zwracać się do posłów ziemi radomskiej o odrzucenie ustawy, którą sami nazwali Bezkarność Plus. Chodzi tutaj o zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Główne zastrzeżenia konfederatów dotyczyły artykułu 10d projektu nr 539, który brzmi: nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działania nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione. Ustawa budzi ogromne kontrowersje, bowiem zdaniem klubu Konfederacji jest ona cichym przyzwoleniem na bezkarność władzy. Wszak każdy czyn można usprawiedliwić działaniem w interesie publicznym. Kuriozum niespotykane dotychczas w polskiej legislacji. Przypomnijmy sobie, że w połowie sierpnia już ten projekt był w Sejmie i tylko dzięki posłowi Grzegorzowi Braunowi, który zgłosił weto, zostało to odrzucone. Zdaniem Konfederacji ustawa, o której mówimy, godzi w praworządność i jest dowodem hipokryzji partii rządzącej, która łamie prawo, mając je w nazwie swojej organizacji. Poniedziałkowe konferencje Konfederacji objęły zasięgiem całą Polskę. Przedstawiciele klubu w każdym okręgu złożyli wnioski do reprezentujących ich posłów o odrzucenie wspomnianej ustawy. Rząd boi się oceny swoich działań z ostatnich miesięcy, czy być może obawia się tego, co będzie musiał robić w najbliższych kilku miesiącach. Tego nie wiemy. Natomiast możemy zauważyć, że chyba jednak jest w jakimś stopniu przestraszony, skoro próbuje takimi kruczkami prawnymi znieść z siebie odpowiedzialność za swoje postępowanie. Według danych statystycznych w ostatnich wyborach prezydenckich 80% rolników zagłosowało na prezydenta Andrzeja Dudę. Zdaniem przedstawiciela nadmienionej grupy, rolnicy mają prawo czuć się oszukani. Otwórzcie serce, zacznijcie myśleć, że Polska jest najważniejsza. Każdy ojciec, który wybrany w wolnych i demokratycznych wyborach, czyli prezydent, naczelna władza ustawodawcza, czyli Sejm, musi wiedzieć o tym, że musi dbać tak jak ojciec o własne dzieci, tak wy o cały naród, aby w tym kraju żyło się nam dostatnie, w duchu sprawiedliwości, miłości do Boga i ojczyzny. Zdecydowanie innego zdania jest poseł Marek Suski, na którego biurko trafił wniosek Konfederacji o odrzucenie ustawy, która w Sejmie będzie procedowana już w środę 16 września. Obowiązujące przepisy nie przewidywały pandemii i trzeba było podejmować działania. Po prostu bardzo szybkie, nie było czasu na zmianę przepisów, więc w związku z tym trzeba to tak zrobić, żeby te osoby, które podejmowały decyzje nieprzewidziane prawem, żeby nie było tak, że będą teraz za to, że chronili Polaków, pociągani do odpowiedzialności karnej. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. W niedzielę 13 września doszło do brutalnego napadu pod jednym z radomskich sklepów przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Jasińskiego. Powodem napaści była niekupiona paczka wyrobów tytoniowych. Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu, a nagranie ukazało się w internecie. Pod filmem z pytaniem o tożsamość napastników pojawiły się także liczne komentarze wywołujące skrajne emocje. Ale patologia i pewnie prawnie nic im nie zrobią. Dla takich osób jest specjalne miejsce w piekle. Dramat. Gorzej niż zwierzęta. Nawet one bez powodu nie napadają na siebie nawzajem. Niedziela po godzinie 20:30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, podczas zamykania sklepu do środka wszedł mężczyzna, chciał kupić papierosy. Kobieta przekazała, że ich nie sprzeda, ponieważ kasa jest już nieczynna. Wtedy mężczyzna zaczął być agresywny, uszkodził drzwi wejściowe do sklepu. Gdy kobieta wyszła ze sklepu, aby go powstrzymać przed dalszym niszczeniem, wtedy została zaatakowana. W jej obronie stanął jej syn i jego kolega, którzy również zostali zaatakowani. Kobieta z obrażeniami przede wszystkim głowy została przewieziona do szpitala. Jeden ze sprawców został już zatrzymany i zostanie doprowadzony do prokuratury. Natychmiast po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu policjanci rozpoczęli czynności. Po kilku godzinach ustalili tożsamość sprawców. W poniedziałek rano zatrzymali jednego z nich. To 40-letni mieszkaniec Radomia. Trafił do policyjnej celi i dzisiaj zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej Radom Wschód. Prokurator zadecyduje o kwalifikacji prawnej tego przestępstwa. Jak wyjaśniała rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, policjanci ustalili również tożsamość drugiego z napastników, a obecnie trwają czynności w celu zatrzymania mężczyzny.
We wtorkowy poranek prezydent Radosław Witkowski wraz z Mateuszem Tyczyńskim oraz przedstawicielami MZDiK oraz firmy Strabag podpisali umowę na budowę trzeciego etapu trasy NS, która jest elementem strefy wygodnego ruchu. Najważniejszym i najistotniejszym elementem strefy wygodnego ruchu jest trasa NS. Pierwszy etap już za nami, już od kilkunastu miesięcy wspólnie cieszymy się z tego odcinka od Ronda Mikołajczyka do bocznej jezdni ulicy Żeromskiego. Natomiast dziś MZDiK i pan dyrektor Wójcik podpisał kontrakt na budowę trzeciego etapu trasy NS. Trzeci odcinek trasy NS będzie kontynuacją drugiego. Oznacza to, że jego początek to koniec drugiego etapu przy ulicy Żeromskiego. Trzeci odcinek prowadzi aż do ulicy Energetyków za jeden z marketów z materiałami budowlanymi, gdzie powstanie rondo. To niezmiernie ważny odcinek, który będzie łączył północną część miasta z naszym śródmieściem. Jednocześnie będzie omijał duże skupiska ludności, takim jakim są osiedle nad Potokiem czy osiedle Gołębiów pierwsze. Co ważne, ta trasa zostanie tak zaprojektowana, aby była jak najwygodniejsza dla mieszkańców tych dwóch osiedli, które wspominałem. Na odcinku trzeciego etapu znajdą się dwa skrzyżowania oraz cztery łączniki. Kontrakt zakłada realizację odcinka do 2024 roku. Projekt będzie realizowany w systemie projektuj i buduj. Nieprędko doczekamy się rozpoczęcia prac, bowiem na tę chwilę wymagane jest pozyskanie decyzji środowiskowej. Ten przetarg udało się rozstrzygnąć w interesującej kwocie. Wartość kontraktu to, nie będę odczytywał dokładnie, niecałe 60 milionów złotych. Te 60 milionów złotych to jest kwota absolutnie dla nas rewelacyjna. Bardzo się cieszę, że udało się ten przetarg rozstrzygnąć w całości, bo były różne pomysły na dzielenie tego zadania, na ograniczanie jego zakresu, a tutaj będziemy mieli rzeczywiście domkniętą na północy trasę NS. Współpracę z miastem chwaliła sobie dyrektor firmy Strabag. Ja zawsze też podkreślam, że współpraca z MZDiK, z panem prezydentem jest wzorcowa. Tak jak już to pan prezydent powiedział, to zadanie jest realizowane w formule projektu i buduj, więc minie, myślę, że około półtora roku, zanim maszyny budowlane wjadą na budowę. Firma Strabag to podmiot, który zrealizował również budowę drugiego odcinka trasy NS. W niedzielę na bocznych boiskach przy ulicy Struga zawodnicy z roczników 2011 i 2012 rywalizowali ze sobą w ramach ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej dla dzieci zorganizowanego przez Akademię Radomiaka Radom. Turniej bardzo się udał, wszyscy byli zadowoleni. Jeżeli chodzi o poziom sportowy, również stał na bardzo wysokim poziomie. Uważam osobiście, że takie turnieje powinny się odbywać bardzo często i dzieci czerpią z tego fantastyczną radość. W rozgrywkach rocznika 2011 triumfowała Akademia Piłkarska Gryfia w Mirowie, drugie miejsce zajął Puławiak Puławy, a na ostatnim stopniu podium stanęła Akademia Radomiaka. W roczniku 2012 triumfował Orlik Radom, za nim znalazła się druga drużyna Akademii Radomiaka Radom, a trzecia pozycja padła łupem FC Mundialito. Będziemy chcieli takie turnieje robić troszeczkę częściej, żeby zrzeszać tych młodych sportowców, aby grali właśnie w piłkę nożną. Po zakończeniu turnieju miał miejsce trening naborowy do Akademii Radomiaka. Wszyscy zainteresowani mogą nadal zgłaszać swoją chęć rozpoczęcia przygody z Radomiakiem, kontaktując się z dyrektorem Damianem Aderkiem, do którego kontakt można znaleźć na stronie facebookowej Akademii Radomiaka. Radomska Broń w niedzielny wieczór podjęła na własnym placu Legionowie Legionowo, spadkowicza z drugiej ligi, który w dotychczasowych meczach radził sobie znakomicie. Goście przy Narutowicza podtrzymali dobrą formę, bowiem już w 18 minucie spotkania wyszli na prowadzenie za sprawą Michała Wajdura. Po przerwie wynik na 0-2 ustalił Andrzej Trubecha. Przyjechał do nas zespół z czołówki tej grupy. Zespół bardziej doświadczony od nas i to jest tak, jeżeli z gry nie potrafił nam bramki strzelić, bo nie dopuściliśmy do tego, to zrobiliśmy dwa błędy przy stałym fragmencie i wynik negatywny. Nie do końca negatywna była jednak sama gra Timu Splant. Trener Kupiec zapewnia, że z tygodnia na tydzień jego podopieczni eliminują kolejne błędy i choć wyniki nie są korzystne, to choćby w starciu z Legionowią, broniarze mieli kilka stuprocentowych szans na to, by odwrócić losy spotkania. Chłopakom nie mogę zarzucić takiej walki, zaangażowania. Stworzyli sobie, tak jak powiem, mówiłem wcześniej, na tle Legionowi sporo sytuacji bramkowych, bo do tej pory też z tym był problem.
Także ten jeden z pozytywów to jest to. Natomiast no, koncentrujemy się dalej nad poprawą po prostu skuteczności. Z trenerem broni zgodził się szkoleniowiec gości, który przyznał, że broń była dobrze przygotowana, choć jego podopieczni mimo tego zrealizowali założony wcześniej plan na to spotkanie. Cel został zrealizowany, styl może pozostawia trochę do życzenia, bo momentami niestety popełnialiśmy proste błędy, aczkolwiek trzeba powiedzieć sobie, że przez większą część meczu mieliśmy mecz pod kontrolą. Trzecia liga to na tyle wyrównane rozgrywki, że często o końcowym rezultacie decydują stałe fragmenty gry, co zresztą pokazało spotkanie broni z Legionowią. Szkoleniowiec broniarzy zaznaczył, że te były bite solidnie i na pewno będzie pracował z zespołem nad efektywnymi rozwiązaniami. Nie wszystko od razu, bo powiem, no tak jak Państwo wiecie, no, bez okresu przygotowawczego, bez tego zespołu takiego, który mogę mieć w jakiejś tam dłuższej perspektywie czasu, no nie da się wszystkiego dopracować. Teraz broniarze mają 5 dni na przygotowanie się do kolejnego starcia. W sobotę 19 września Radomianie zagrają w stolicy z Ursusem Warszawa. Po 6 meczach podopieczni trenera Kupca zajmują 17 miejsce w trzeciej lidze. Kręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Leclerc. Najlepsze produkty od lokalnych dostawców. Tylko w Leclerc. Kiełbasa podwawelska. Nasza wędzarnia Leclerc. 18,99 za kilogram. Szynka wiśniowa bez fosforanów. Nasza wędzarnia Leclerc. 25,99 za kilogram. Pstrąg wędzony. Wędzarnia ryb Leclerc. 23,99. Pobierz aplikację Bonus Leclerc i aktywuj kupony. Leclerc! Środa w Radomiu zapowiada się gorąco. Na niebie pojawi się za to sporo chmur. Temperatura bardziej letnia niż wiosenna. Na termometrach nawet 28 stopni Celsjusza. Nacieszmy się jednak ciepłem, ponieważ możliwe, że to ostatni tak gorący dzień tego roku. Ciśnienie będzie wysokie, na barometrach 1018 hektopaskali. Biometr tradycyjnie niekorzystny. Kolejne dni przyniosą znaczne ochłodzenie. W czwartek termometry pokażą maksymalnie 19 stopni. Nadal na niebie sporo chmur, jednak nie spodziewajmy się deszczu. Ciśnienie będzie rosło, barometry w południe pokażą 1022 hektopaskale. Biometr, pierwszy raz od dawna, będzie korzystny. Piątek jeszcze chłodniejszy. Na termometrach maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Na niebie nadal będzie sporo chmur. Ciśnienie jeszcze wzrośnie, w południe na barometrach 1027 hektopaskali. Biometr pozostanie korzystny.